Witam w kolejnym test hubowym toku, tym razem odcinek 20. Korzystając, że kawa gościnnie u mnie występuje, to postanowiliśmy zrobić drugi odcinek, bo mieliśmy tyle materiału przygotowanego, żeby nie było potem opóźnień i żeby nie były te informacje wszystkie przestarzałe. Tradycyjnie przypominam, że na stronie test.hub.pl zawsze macie świeższe informacje i często jest tak, że tego, co nie ma na YouTubie jeszcze upublicznionego, to tutaj już znajdziecie, bo jest po prostu... No, na YouTubie nie spamuję więcej niż tymi dwoma filmami na dzień. Jest zakładka RSS i w zakładce RSS możecie również znaleźć test-hubowe toki w formie podcastu w iTunesie. Przypominam, że na iOSie bez problemu możecie sobie... Klikasz na pętany. Na iOSie zaplątałem się. Na iOSie macie podcast, a na Windowsa, jeżeli ktoś nie wie, to ja polecam Pocket Cast, jest taka aplikacja i tam też można sobie podcasty podłączać te z iTunesa. Nie ma najmniejszego problemu. Dobra, to przechodzimy, żeby już dalej nie komplikować do tego... Dzisiaj bez peryskopa. Bez peryskopa dzisiaj, bo jest 12.47 i poza tym drugi dzień, tak więc pewnie jeszcze wszyscy śpią. Także no leć kawa z tematem, bo ty tutaj przygotowywałeś to, tak więc ja nie będę tutaj no może na początku imputował. W tym podcastie chcieliśmy pogadać o tym, co się będzie działo w Google, w Apple i przede wszystkim w Microsoftie. Nadchodzą różne nowe konferencje, głównie dla deweloperów są to konferencje. Pierwsza z nich to jest Apple WWDC 2015, czyli dla deweloperów konferencja, która się jeszcze nie odbyła, ale już niedługo będzie. Niedługo odbędzie. No i powiedzmy tak w kilku słowach tylko po prostu co tam możemy... Czego się spodziewać, co tam może zaprezentują. To będzie prawdopodobnie tak, nowy iOS 9, być może nowy OS X, także nowy serwis muzyczny, streamingowy, nowy serwis też telewizyjny, streamingowy i jednocześnie udoskonalony Apple TV. No, już taki powinien mieć jakąś nowszą wersję. Oprócz tego 15-calowy MacBook Pro Retina z tak zwanym Force Touch Padem, z procesorami Boardwella i tak dalej, i tak dalej. Także nowy sprzęcik. Jakiś już wstępny SDK do programowania Apple Watcha, czy aplikacji dla Apple Watcha, czy będzie można wreszcie coś nowego tam dostać. No i wiem też, że jest zakaz selfsticków i monopodów. Tak, ja nie wiem czemu. No wiesz co, żeby nie przeszkadzać prawdopodobnie innym w tej kolejności. Ale jest teraz szansa, że jak znowu będzie kulała transmisja Apple'owa, to ktoś puści to na peryskopie, będzie można obejrzeć. Och, podejrzewam, że tam coś zrobią, żeby zakłócić na pewno. Bez chińskiego lektora są może zakazane i nie wolno, kara śmierci natychmiast. No. To będzie... W czerwcu od 8 do 12 czerwca, także można sobie ustawić już tam swoje... Sprawdzałem skrzynkę, niestety zaproszenie do nas jeszcze nie dotarło, także jest duża szansa, że... Ale nie da się tam chyba dojść normalnie bez zaproszenia, tak? Nie da się, zupełnie. No właśnie, no niestety, no cóż. A czegoś nowego się może być, ten serwis streamingowy? No powiem szczerze, że zawsze Apple leciał do przodu, a teraz nagle się okazuje, że trochę zostaje z tyłu. Faktycznie Apple TV miał platformę, która już była w wielu domach. Jest to niewykorzystane według mnie, bez sensu zupełnie. Tym bardziej, że widać, że to jest przyszłość. Netflixy i te wszystkie inne serwisy rozwijają się bardzo, bardzo, bardzo szybko. A tutaj posiadając już urządzenie, posiadając infrastrukturę, posiadając już użytkowników tego sprzętu, goście położyli na tym laskę przysłowiową i nic się nowego nie działo. Jeśli chodzi o serwis streamingowy, też okazuje się, że już teraz sprzedaż w formie elektronicznej muzyki jest o wiele większa niż w formie płyt i to jest przyszłość. Serwisy streamingowe są przyszłością. Widać, każdy, zresztą... każdy chce ten swój kawałek torciku, wszyscy się już ścigają. Wszyscy już praktycznie chcą wideo. Ale to co mówiłem po poprzednim podcaście, kto pierwszy ten lepszy i to jest taka sytuacja, że jak tutaj dobrą pozycję zajął Spotify, to teraz będzie trudno nawiązać z nim walkę, bo już każdy ma swoją playlistę, każdy ma swoje przyzwyczajenia. Chyba, że się zacznie takie kopanie po kostkach, typu blokowanie pewnej muzyki i będzie niedostępna w poszczególnych serwisach. Dziwię się na przykład, że Sony, które posiada wytwórnię filmową, wytwórnię muzyczną, w ogóle do tej pory nie zaistniało, chociaż ma content, który mógłby być udostępniany, a oni zupełnie w tym nic nie robią. Bez problemu, bez podpisywania jakichś umów zewnętrznych, wszystko w ramach jednej korporacji można by było udostępnić. A tutaj HBO teraz przechodzi
do tak zwanej wersji online będzie można bez podpisywania umowy z operatorem kablowym czy satelitarnym posiadać HBO i to nie będzie HBO Go, tylko jakoś tam się nasze HBO Live się chyba to nazywa. Ale oczywiście... HBO Stream chyba. Albo HBO Stream, ale jest to no, modła osobna infrastruktura, nie takiej przyszłości, to już wiesz. Ale no, w Stanach, ja mówię u nas. No u nas mówiliście, nie wiem czy mówisz w tej chwili o tym, że Unia Europejska przygotowuje prawo do tego, żeby zrównać wszystkie kraje dostępne do tego rodzaju treści, bo w tej chwili mam tą regionalizację, prawda, i to, co jest dostępne w Anglii, nie jest dostępne u nas, typu Netflix na przykład, Netflix, prawda? Tak. I prawdopodobnie też te wszystkie inne serwisy typu HBO i tak dalej, no wszystko po prostu. Także jest szansa, że jak to się przejdzie, jak to się uda, jak tam no, nie będzie to dużego lobbingu ze strony tych firm, czy wytwórni, czy kto to tam jeszcze nie wiem, nad tym panuje, to być może będziemy te wszystkie serwisy mogli, no, jak normalni biały ludzie, kurde, po prostu sobie odbierać. Czyli rozumiem, że jak ktoś się zdecyduje, że chce działać w Unii Europejskiej, to musi zapewnić dostęp wszystkim. Nie tak. Ma tak, że tylko będzie działało w Anglii czy w Hiszpanii. Mam nadzieję, że to będzie tak samo dotyczyło na przykład Amazona, potem z wszystkimi urządzeniami i tak dalej. No, i wtedy taki Apple TV będzie działał, czy jakiekolwiek te wszystkie boksy, które są teraz, będzie działało tak samo jak w Stanach. Czy bo ciekaw jestem, czy będą zmuszeni do przygotowania wersji regionalnej, czy na przykład jeżeli. Dobre pytanie. Nie czy na przykład no, nie mają wersji. I będzie po angielsku. Ale co to znaczy to? Napisy, czy na przykład, wiesz, bo w niektórych krajach masz pełny dubbing na przykład, nie? We Francji czy coś, to masz dubbing pełny, nie ma w ogóle ścieżki oryginalnej. U nas jest lektor, w innych masz opcjonalne napisy albo wszystko po angielsku. Ciekawa sprawa. Zobaczymy. Czas pokaże, ale warto mieć to, że tak powiem, w pamięci, że jest szansa, żeby się to wszystko zmieniło na lepsze. A szczegóły poznamy, jak już się ta konferencja odbędzie. I tak samo odbędzie się niedługo konferencja Google I.O., to też jest konferencja dla deweloperów. I tutaj też mamy kilka ciekawostek, które się tam zapowiedzi, które się tam być może pojawią. To jest Android M. Niektórzy tutaj żartują, że to jest M jest od Monopoly, że Google próbuje przejąć wszystko, próbuje przejąć świat. Z czym to się nazywa Android for Work Update, ale o tym nie ma sensu w tej chwili gadać, to zobaczymy jak to wyjdzie. Będzie też tak zwany Google Cloud Messaging, cokolwiek to wyjdzie z tego. Sterowanie głosem lepsze różnymi aplikacjami, czyli tutaj mamy konkurencję z Cortaną, Siri i tak dalej cały czas. I to, co jest najciekawsze dla mnie, takie najfajniejsze by było, to satelitarne zdjęcia Ziemi w czasie rzeczywistym. Tak, to by było niezłe. Google kupił kiedyś firmę Skybox za 500 milionów i tam miał 24 satelity wystrzelić. No i prawdopodobnie to przyspieszyli całą tą operację i teraz będzie jak Earth in real time, taki jest przynajmniej tytuł. Ale patrz, było tej sesji. Bo to kupili chyba dwa lata temu i była zupełnie cisza, nikt o tym nic nie mówił. W zeszłym roku kupili? No, last year. A tu nagle kurnia będziemy mieli teraz Google Earth, ale na żywo. Będziemy mogli oglądać trafik, jak wygląda. Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, żeby 24 satelity były w stanie pokryć całą planetę. To będzie musiało jakoś jeszcze inaczej być zrobione, bo to no, powiedzmy sobie szczerze, że planeta jest dość sporych rozmiarów i 24 satelity zupełnie na mnie. Nie wiem, czy to znaczy, wiesz, real time tak naprawdę i co to znaczy, że będzie miał Google Maps w real time, no raczej wątpię. To może być, że miał po prostu taką usługę na przykład, że będzie mógł sobie wykupić na przykład, prawda, komercyjną. Trudno powiedzieć, zobaczymy, wyjdzie, to będzie. No. Ale taka ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę, będzie też o Chromecastach i o grach na Chromecastie z wykorzystaniem różnych ekranów, czyli jak pisać gry, tak żeby można było podłączyć tylko takiego Chromecasta do telewizora i powiedzmy na dużym ekranie inaczej to będzie niż na jakimś tam małym ekraniku, prawda? No, zobaczymy, co tu będzie. Chromecast 2 widzę się tutaj pojawia tak, jako opcja. Tak. Czy być może, to jest taki znak zapytania, także być może się pojawi. Będzie też Android Wearables, czyli no wszystkie smartwatche, jak to się nazywa, Fitbity i inne. Ale co ciekawe, trzeba wspomnieć, że nagle się okazuje, bo już się zbliża wielkimi krokami, że będzie Android Wear w wersji polskiej. W końcu polska lokalizacja się pojawi. Tak więc pewnie do sprzedaży trafi też smartwatch od Sony, bo Sony się zdecydowało, że nie będzie na nasz rynek tak jak konkurencja się zdecydowała wprowadzić, chociażby Motorola i LG bez polskiej lokalizacji, ale jest już dużymi krokami, zbliża się, że będzie w końcu ta wersja również po polsku i mogą się pojawić nowe urządzenia noszone, jakieś smartwatche właśnie na naszym rynku. Także jest jakiś zwiastun nowości w tym temacie. Tak jest. No i oprócz tego jeszcze będziemy mieli też tak zwany Polimer 1.0. To jest już, no bo tak jak mówimy, to jest konferencja dla deweloperów. Polimer 1.0 to jest wersja tak zwany, to jest taki framework Google'a, który już uwzględnia tak zwany material design, czyli ten cały płaski, prosty układ
interfejsu w Androidzie. Zatoczyliśmy koło. Od polskiego przez 3D tak, i znowu wracamy Google chce, żeby to wszędzie działało tak samo w Chromebookach, jak i w Androidzie, żeby będą te aplikacje tak samo wyglądały, webowe aplikacje będą tak samo wyglądały jak androidowe i chcą, żeby w ogóle wszędzie to wszystko tak samo wyglądało i to jest ta biblioteka, która ma to umożliwić. Będzie pewnie pierwsze oficjalne wydanie, bo do tej pory nie było jeszcze oficjalnej wersji. I tyle, jeżeli chodzi o Google'a. Teraz najciekawszy temat to były teraz konferencje w Microsoft, czyli był Microsoft Build 2015 i Ignite 2015, który się skończył zresztą chyba wczoraj. I hasło roku, takie na ten rok, zresztą nie tylko od Microsoftu, ale od wszystkich, to jest zwana konwergencja. Ładnie brzmi, po angielsku to convergence i polega to na... Ciężko jest to do końca wytłumaczyć. Polega to głównie na takim, na podobnym doświadczeniu aplikacji zarówno na mobilnych urządzeniach, jak i na desktopowych urządzeniach. Czyli, że chodzi o to, żeby była jak najmniejsza różnica w używaniu, żeby ta aplikacja się jakoś dostosowywała automatycznie i tak dalej. No to jest taki trochę śliski temat. Wyjdzie to w praktyce, ale tak to się nazywa. Tak będziemy pewnie często słyszeć takie hasło jak konwergencja. No i mamy też mnóstwo informacji o Windowsie 10. I że to będzie ostatni Windows w naszym życiu. Tak, pierwsza rzecz, to najważniejsze, to jest, że będzie to prawdopodobnie ostatnia wersja Windowsa w naszym życiu, czyli nie będzie Windowsa, być może będzie, ale raczej nie będzie Windowsa 12, 11, 12 i tak dalej. To tak jest do końca niedopowiedziane, ale tak to ma być podobno. Znaczy wiesz, tak, na Macu też niby masz Mac OS X, ale jednak wychodzą nowe wydania, bo to tak naprawdę już się nie powinien nazywać Windows 10, tylko Windows, jeżeli ma już być tylko Windows i nic więcej. Ma być on na telefonach. Ale OS X też masz OS X, a masz różne wersje, prawda? Także też się nazywa OS X. Mhm. To X to nie jest X, tylko ten właśnie. My często mylimy to, często dużo ludzi tak myli, mówi OS X. To się tak przyjęło OS X. Chyba już standardowo. A powinno się mówić OS X, nawet nie Mac OS X, tylko OS X. Mhm. I Microsoft przewiduje, że w ciągu 2-3 lat będzie już około miliarda urządzeń z Windowsem 10. Tak, dosyć ambitny plan, jak na taki czas. Zobaczymy, jak im się uda. Tak w każdym razie chcą. To, że będzie ostatnia duża wersja Windows, oznacza po prostu nie to, że już nie będzie w ogóle Windowsów, czy zabijają się. Będzie po prostu, on aktualizowany cały czas. Jadą na wyspę i popijać mojito do końca życia. Tylko będzie po prostu rodzaj takiego ciągłego update'u. Nie będzie po prostu jakaś jedna wersja co kilka lat wypuszczana, tylko cały czas te update'y, tak mniej więcej jak są w tej chwili update'y robione, tylko po prostu będzie to robione automatycznie. I przede wszystkim ma zniknąć magiczny wtorek z aktualizacjami, tak, czyli mają się pojawiać one na bieżąco, nie będzie to w ten sposób robione, że drugi wtorek miesiąca dostajemy update, tylko jak się coś tam dzieje, to będziemy na bieżąco otrzymywali. Podobny mechanizm już jest od dłuższego czasu na przykład w Linuxie, to nazywa się rolling release i to też polega na ciągłym update'cie, że raz się instaluje system i potem po prostu się go tylko ciągle aktualizuje, macie cały czas najnowsze wersje i tu systemu i aplikacji i tak dalej. No. Też się wszyscy zastanawiają, czy to oznacza, że będzie jakiś darmowy dostęp do tego Windowsa w końcu, czy będzie subskrypcja jakaś, czy będzie tak zwany Windows jako serwis. Nie jest to dopowiedziane, Microsoft nie chciał puścić na razie tutaj farby, ale jest taka możliwość, że to może być rodzaj właśnie subskrypcji już do Windowsa. A kiedy ta konferencja jest? Ta już była, jedna i druga była. Już były. Mhm. Także, ale no nie chcieli powiedzieć tego wprost, nie? Powiedzieli, że nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy w tym sensie, prawda? Czyli klasyczny taki, być może. Będzie tutaj to zastosowane tak zwane rozdzielenie aplikacji systemowych od samego rdzenia systemu. Czyli będą osobne update'y dla różnych urządzeń do samego systemu i do aplikacji na tym systemie. I to mówimy tutaj na przykład o oddzieleniu nawet powiedzmy menu start, kafelków i tak dalej od samego rdzenia. To wcześniej Microsoft ogłosił taką strategię, się nazywała jeden Windows, jakby coś w tym stylu, prawda? To tam było, wszyscy myśleli, że będzie jeden Windows na różne... Na wszystkie urządzenia, co jest oczywiście nieprawdą, ale będzie coś rodzaju takiego rdzenia, takiego głównego API dla wszystkich urządzeń. Czyli jeżeli ktoś tam pisze sobie kod, to będzie miał te wszystkie takie podstawowe usługi, które będą dostępne na wszystkich urządzeniach, plus interfejs i te wszystkie inne rzeczy będą oddzielone jakby i będzie się generowało na przykład kilka wersji dla różnych, dla desktopa, dla tam mobilnej wersji, dla smartfona i tak dalej, prawda? Także tu tam jakoś kontynuuje tą swoją strategię ujednolicania Windowsa i ujednolicania tej aplikacji. I będzie to samo dotyczyło Office'a. Tak, prawdopodobnie będzie to samo dotyczyło Office'a też, czyli też ostatnia będzie taki wersja. Rolling. Tak, taki rolling. Jeszcze jest 2016 chyba preview w tej chwili, ale jeszcze nie ma oficjalnej wersji. Będzie też na pewno duży nacisk, jest duży nacisk na to przesunięcie w stronę Azure, stąd Azure, czy tam jak to się teraz wymawia,
Chmury Microsoftowej po prostu, czyli tych, to stąd ta subskrypcja, podejrzenie o subskrypcję być może, gdzieś już to było kilka razy rozważane, ale na razie jeszcze tutaj żadnych kroków nie, Microsoft nie podjął. Pierwsze oficjalne wydanie jest planowane, tutaj ktoś puścił farbę, na koniec lipca. AMD, ale to już było wiadomo wcześniej, bo Microsoft mówił, tak, że oni muszą wypuścić nową wersję Windowsa przed tym, jak się zaczyna rok szkolny, bo będą kupowane nowe komputery i chcą, tak, żeby już było taki duży impact na początek roku właśnie przez to, że nowe komputery. Ja przypuszczam, że już muszą producenci otrzymywać coś takiego, żeby to do produkcji chodziło. Chodzi o upgrade sprzętu, żeby to połączyć z upgrade'em sprzętu, bo wtedy jest taki najczęściej upgrade sprzętu robiony. I co ciekawe, tutaj wraca nasz najbardziej ulubiona opcja, czyli Solitaire. Gra Solitaire będzie znowu dołączona z Windowsem. Hurra. Ale ciekaw jestem, czy będzie wyglądała tak samo jak w 3.1, czy coś tutaj jakoś pójdzie. Nie wiem, ale jest to chyba najpierwsza aplikacja. Ale wiesz, najbardziej to mnie martwi to, że w tym Windows Preview tak naprawdę te aplikacje, o których mówiłem w poprzednim naszym toku, nie ulegają zmianie te, chociaż nie mamy aplikacji do obróbki filmów. Wideo staje się teraz standardem. No każdy kręci wideo i Microsoft wam w systemie nic nie daje takiego, co by wam pomogło. Kupujecie iPada, macie już coś do tego, żeby film poskładać. Kupujecie Maca, macie coś, żeby film poskładać. Cały czas w Windowsie brakuje takich, całej infrastruktury, żeby było, że ten jeden, macie system, który wam pozwala na wszystko. W Macu macie tak, że kupujecie MacBooka i dostajecie taki pakiet oprogramowania, że tak naprawdę możecie nie kupować nic i teoretycznie wam to powinno wystarczyć. Tym bardziej, że jest dużo alternatywnych rzeczy darmowych, chociażby przeglądarek, bo teraz wszystko się opiera o przeglądarki i jednak to jest przyszłość, że będą aplikacje przeglądarkowe, wtedy będzie to aplikacja multiplatformowa. Będzie po prostu Chrome na Windowsa, będzie na Maca, O ile wszystkie przeglądarki będą znowu utrzymywały jakieś standardy, co pewnie się nie okaże, że nieprawda. No, może tak być. Zobaczmy. Zawsze jest jakiś problem. Teraz ciekawostką też jest to, że będzie dużo takich dodatkowych, wreszcie Maca potraktował bardzo poważnie bezpieczeństwo. I będzie mnóstwo, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo to po prostu jest osobny temat tak naprawdę, ale będzie coś jak Device Guard, będą specjalne aplikacje do zarządzania bezpieczeństwem. I to zarówno dla Windowsa tego desktopowego, serwerowego, tego w chmurze, będzie Microsoft zaprzął tak zwane uczenie maszynowe, machine learning, czyli uczenie maszynowe, taka sztuczna inteligencja powiedzmy. Tak, sztuczna inteligencja bardzo modna była ostatnio z Microsoftu do oceniania wieku. A tu będzie też do bezpieczeństwa. Wypuścił też taki zestaw narzędzi do analizy bezpieczeństwa Advanced Threat Analytics Software. To jest nowa rzecz, która tam podobno mocno namieszała tutaj w biznesie zabezpieczeń, ale to tak mówię, to dzisiaj nie będziemy szczegółów omawiać. Nie będzie też w Windowsie 10 Media Center. Wreszcie Media Center umiera, bo nikt go nie używa, jak się okazuje. No ja go nie używałem w żadnym. Nikt go prawie nie używa, tam jakieś spadło do jakiegoś tam procenta, wiesz, użycie tego. Tak, no szkoda, nad tym się teraz rozwozi. Tak. I to co pewnie niektórych ucieszy, będzie też usprawnienia w start menu Windowsa, czyli będą tak zwane jump listy i krytyczne aplikacje, czyli takie to, co brakowało, to jak menu start wróciło, to bez tych rzeczy no, było i dużo ludzi narzekało, że tego nie ma, więc to będzie znowu, czyli powrót do jeszcze bardziej do korzeni. No, będzie też polepszone sterowanie głosowe za pomocą Cortany, czyli nie będzie tylko, nie trzeba będzie mówić, na przykład, jaka jest dzisiaj pogoda, czy coś w tym stylu, ale na przykład jak mam coś zrobić, taki helpdesk można powiedzieć. No zobaczymy, czy będzie polska wersja, bo tam wiem, że Microsoft też dość mocno wchodził w te wersje alternatywne, nie tylko angielską i te podstawowe języki i zobaczymy. Wiesz, pewne rzeczy później pewnie musi być, no bo to bez sensu, nie wszyscy, no, wiesz, no, większość ludzi wcale nie mówi po angielsku na świecie, tylko po chińsku. Także no, jak zrobią chińsko, to czemu to mogą zrobić polską? Będzie tak zwany lock screen, czyli ten ekran zabezpieczeń? Tak, ekran zabezpieczeń z rozpoznawaniem twarzy. To znaczy, że pokazać coś takiego, że się będzie kamerka i jak się rozpozna spoda twoją twarz, to cię automatycznie odblokuje. No wiesz co, jeżeli będzie działał, tak jak na przykład docenianie wieku, to może być trochę słabo, bo ja na dwóch różnych zdjęciach raz miałem 27, a raz 87, tak więc trzeba przyznać, że z dość dużym rozstrzałem sobie goście obliczali to wszystko, tak więc no czekamy, zobaczymy co się będzie działo, jak to będzie faktycznie funkcjonowało, jaka będzie do tego potrzebna kamera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, no czy wiesz, no to będzie jako dodatkowa opcja, nie? Także to potencjalnie jest fajne, że to zrobimy w miarę dobrze, to potencjalnie jest fajna sprawa, bo nie musisz wtedy klikać czy wklepywać czegoś, czy coś tam robić, tylko po prostu cię pokażesz gębę do kamery. No ale być może jak albo i nie. Potem ktoś przyjdzie z twoim zdjęciem z Facebooka i też pokaże je do kamery i będzie działało. To jest dla mnie lipa zabezpieczenie. Tym bardziej, że każdy tych zdjęć swoich
klikuje wszędzie miliony. Ciekawe, czy to będzie domyślnie włączone, czy wyłączone. Wiesz, w tych typowych komputerach to nie jest problem, bo rzadko kamera jest tak ustawiona od razu, nie? Ale w notebookach czy coś, no to jakby to... Na pewno będzie zabawa. Jeżeli się coś takiego pojawi, to wiem, że będzie 1000 prób oszukania tego systemu właśnie wydrukowanym na drukarce, zdjęciem, przyklejeniem czegoś na twarzy. Być może to jako niedomyślną opcję, chociaż jak znając Microsoft, pewnie będzie domyślna. Takim głównym hasłem w ogóle tej konferencji, ponieważ to też była konferencja dla deweloperów, dla programistów, było tak zwane Microsoft, to było kilka takich haseł, jakby, które się zlewają w jedno, takie, no, to tak zwane Microsoft Windows Platform, ale tak zwane Universal Windows Application. Chodzi o to, żeby przejąć trochę, ponieważ Microsoft tutaj no, strasznie słabo wypada na rynku mobilnym i w ogóle generalnie, jeżeli chodzi o deweloperów, nie przyciąga za bardzo ostatnio, więc chcą przyciągnąć tych deweloperów, którzy już działają na Androidzie i na iOS, takimi właśnie swoimi tutaj różnymi nowościami. Chodzi też o to, żeby te aplikacje były bardzo, bardzo uniwersalne. Znaczy, że będą działały, ta sama aplikacja w zasadzie będzie działała automatycznie, się będzie dostosowywała do rodzaju interfejsu, czyli do mobilna, desktopowa, tam powiedzmy i tak dalej. Będzie tak zwana responsywna, jak się teraz ładnie mówi. No, tam różne rozwiązania Microsoft przedstawił, także zobaczymy, czy się ludzie na to płakomi i będą z tym coś robić. Tu cały czas mamy tą strategię Microsoftu, jeden Windows jakby, prawda? Taki pseudo jeden Windows dla wszystkich urządzeń i takie ułatwienie dla deweloperów, żeby po prostu łatwiej wypuszczać te aplikacje dla wielu właśnie urządzeń. Mamy też tutaj ciekawostka, tutaj Microsoft teraz chce wspierać deweloperów iOS i Androida, to znaczy, żeby można było programować aplikacje i wykorzystywać aplikacje dla iOS-a i dla Androida w Windowsie. Pokazali tam takie kilka ciekawostek i chodzi o to, żeby zamiast pisać wszystko od nowa dla Windowsa, ponieważ tak mówiliśmy, nie przyciągnęli zbyt wielu deweloperów, jest stosunkowo mało aplikacji dla Windowsa w porównaniu do już tam miliardów aplikacji dla Androida i iOS-a, zwłaszcza tych mobilnych oczywiście, więc teraz chcą przyciągnąć w ten sposób deweloperów, żeby sobie mogli poszerzyć jakby bazę użytkowników. I upraszczają im przenoszenie tego kodu, czyli jest możliwość na przykład no, otworzenia w Visual Studio, czyli w tym środowisku programowania w Windows, kodu pisanego dla iOS-a czy dla Androida i uruchomienie ich pod Windowsem. Pamiętam, że swojego czasu Microsoft próbował płacić za to, żeby popularne aplikacje przetranskodowywać na Windowsa. Tam bodajże 100 tysięcy dolarów płacili. Tu chodzi o to, żeby teoretycznie jak najprościej to, żeby Microsoft już nie chce przejąć tych ludzi tak naprawdę, tylko chce jakby powiększyć im, wiesz, żeby oni pisali jednocześnie dla iOS-a, Androida i dla Windowsa pod Windowsem jeszcze najlepiej, prawda? Czyli żeby przejąć tą bazę deweloperów. Trudno powiedzieć, czy to się ten co złapie. Jest to też potencjalne trochę śmietnie, bo to nie jest takie coś, że po prostu kompilujemy to pod Windowsem i to już sobie działa, prawda, pod Windowsem. Trzeba jednak tę aplikację dostosować, bo to tylko ułatwia przenoszenie tej aplikacji. Można zrobić szybciej. Można to zrobić szybciej, łatwiej, teoretycznie przyjemniej. Przynajmniej teoretycznie, potencjalnie, no to tu to są różnego rodzaju konsekwencje, ponieważ to jest rodzaj, tak naprawdę, nie powiedzieć, że to jest emulacja iOS czy Androida na Windowsie, ale to jest rodzaj emulacji w zasadzie. Dobra, wchodzimy za bardzo w szczegóły techniczne, tak. Już wszyscy wyłączą to. Ale będzie możliwość na przykład, czyli mając taką aplikację z nie wiem, dla iOS jakąś fajną, będzie można sobie dodać do niej usługi Microsoftowe typu Cortana, Xbox Live, Live Tiles, czy te kafelki na żywo, prawda? Będzie można zastąpić te Google serwisy przez Microsoftowe serwisy. I będą te aplikacje dostępne przez Windows Store, co ciekawe. Także no, ciekawa rzecz, ale dużo jest bardzo tutaj takich obiekcji zgłaszanych przez różnych ludzi. Microsoft też pokazał właśnie jak wygląda Objective-C, to jest język, w którym się programuje aplikacje, programowało głównie aplikacje dla iOS, a większość aplikacji jest napisana w Objective-C. Część jest w tej chwili już Swift, nowym języku w Apple. No, przy okazji się trochę ponabijali z tego, jak to jest beznadziejny język. Jak pokazywał, jak to właśnie się otwiera z Visual Studio, jak się kompiluje taką aplikację, jak ona wyskakuje, jakby aplikacja, która jest dostępna do tableta z iOS-em, wyskakiwała tam ładnie, w miarę ładnie w Windowsie. Więc jest to już możliwe działające. Aczkolwiek też jest to, można powiedzieć, że to takie oddanie już pola walki dla Google i Apple, to już tylko takie przyłączenie się do większości, już nie próbują zawłaszczyć sobie, nie próbują już walczyć z mobilnymi aplikacjami, z tymi firmami.
To i bardzo dobrze, bo to już po prostu... Wiesz, ale muszą teraz zejść trochę z tonu, bo dawniej z poziomu monopolisty próbowali wszystkich w jakikolwiek sposób, tak, wiesz tam, nazwę to w cudzysłowie, zastraszyć, że albo robicie, albo nie robicie. Tak. A teraz niestety, jeżeli są na przegranej pozycji, muszą trochę bardziej wyjść prezes, do człowieka. Nowy prezes, nowe podejście, można powiedzieć. Tak. Trudno powiedzieć, coś im to da, czy nie. Dużo jest, tak jak mówię, głosów sceptycznych, także na razie się nie ma czym podniecać. Teraz ogłosili też już nowy przeglądarka będzie, tak zwany Project Spartan, to już nie jest Project Spartanem, tylko się nazywa Microsoft Edge. Wczoraj mówiłem właśnie, wszystko się musi nazywać Edge albo Galaxy ostatnio. Dwa najpierwsze imiona, już tylko dzieci tak będą nazywać. Może tak być. Tak. Chłopcy Edge, a dziewczynki Galaxy na przykład. Nie? I wygląda ta, całkiem sprytnie to wygląda ta przeglądarka. I to już jest nowy silnik. Logo jest, wygląda podobnie trochę jak Explorer, takie zaostrzone logo, dziwnie strasznie, mi się nie podoba na przykład, ale tam to tylko logo. Wygląda trochę jak Vivaldi, czyli nowa przeglądarka twórcy opery. Taka jest, no ma nowoczesny, fajny wygląd. No, zobaczymy po prostu, będzie, to będziemy badać. Czyli już mamy Microsoft Edge i teraz mamy coś takiego, co się nazywa Microsoft Continuum. I to jest właśnie, tak można powiedzieć, konwergencja w praktyce. Ale Continuum już mamy na iOS-ie, czyli robimy to na tablecie, tak, przechodzimy na komputer, mamy jak gdyby dalsze ciągi i wszystko jeszcze zostaje w telefonie. Ale tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, że podłączając na przykład sobie urządzenie mobilne typu telefon z Windowsem 10 na telefonie do monitora zewnętrznego dużego, on sobie będzie, o, mamy duży ten, robimy się z mobilnej wersji, robimy desktopową wersję. Będzie to tak zbliżone, jak to się tylko da do pełnego desktopowego Windowsa 10. Tak przynajmniej jest zamyśle. Czyli rozumiem, że... Będziesz miał Excela na przykład mobilnego, malutkiego tam dostosowanego, po podłączeniu monitora będzie miał wyglądał jak Excel, no taki normalny, wiesz, na desktopowym Windowsie pełnym. No, rozumiem, że dochodzi do tego, że będziemy mieli jedno urządzenie, które będzie jednocześnie telefonem i naszym desktopowym komputerem. Tak, będziemy przychodzili do domu, podłączali je do dużego monitora i do klawiatury i ono będzie... Teoretycznie, bo oczywiście mówimy tutaj o dużo słabszej mocy takich urządzeń, ale w przyszłości, no, jeżeli Intel nie zainwestuje tutaj w platformy mobilne, to nie jest jak najbardziej... To był pierwszy początek naprawdę zastępowania urządzeń mobilnych, z desktopu przez urządzenia mobilne. To, co jeżeli, wszyscy myśleli, że jest, jeżeli Intel nie zainwestuje, to zainwestuje ktoś inny, Samsung czy... Tak, aczkolwiek, żeby to mieć, to Microsoft Continuum trzeba będzie sobie niestety kupić najnowsze urządzonka, bo stare tego nie będą miały. Obsługiwały. Nie będą tego obsługiwały. No i tak można pooglądać sobie wideo, jak to w praktyce działa, przynajmniej jak oni sobie to wyobrażają. Kolejny taki duży temat to był HoloLens, nowe HoloLensy Microsoft pokazał, czyli już takie bliższe do oficjalnej wersji. Pierwsza rzecz, którą się wszystkim rzuciła w oczy, wszyscy, którzy to testowali, tam wybrani testerzy to testowali, i pierwsza rzecz, którą wszyscy z tego co zauważyłem narzekali, to jest zmniejszone pole widzenia. Czyli dawniej ten HoloLens miał taki szeroką tą szybkę, jakby, prawda, ten taki HUD, który obejmował praktycznie całe pole widzenia. A teraz w tej chwili jest taka mniejsza. Ona być może ma jakieś uzasadnienie, typu bezpieczeństwo, prawda, żebyś nie był tak odcięty od świata czy coś w tym stylu. Natomiast wszyscy narzekali, że to jest straszna kaszana, bo wszystko się bardzo fajnie, pięknie wyświetla, ale po prostu wtedy się łączy, to możecie jakby uciąć widok tego wirtualnego obrazu. Wiesz, ja myślę, że też trzeba spokojnie wchodzić w ten wirtualny świat, bo jesteś przyzwyczajony zupełnie do czegoś innego. Też tam różne pogłoski chodziły, że jak będziesz chodził w godzinę w takim wirtualnym świecie, czy wirtualnej rzeczywistości, bo tutaj jest coś takiego, że nakładasz sobie jak gdyby na rzeczywistość pewne rzeczy. Ale... Tak, może dwa słowa tylko dodam, o co chodzi właśnie, bo to są dwie różne technologie, bo mamy wirtualną rzeczywistość, czyli Oculus, tam Sony, prawda, nie wiem, HTC, Samsung ten z tym swoim, tak. Jak się to nazywa, już nie pamiętam. A to, co tutaj mówi, to zwane augmented reality, czyli wspomagana rzeczywistość, czyli nie wirtualna rzeczywistość, tylko wspomagana. To różni się, w takim bardzo dużym skrócie, różni się tak, że wirtualna rzeczywistość jest po prostu w pełni symulowana rzeczywistość. Jest a tu się nakładają pewne rzeczy na czas realny. Nakładać wirtualną rzeczywistość na rzeczywistość prawdziwą, tam można powiedzieć ewentualnie odwrotnie w wirtualnej rzeczywistości. Tak? I tutaj Microsoft, tak jak mówi, będzie weszło do sprzedaży tego HoloLensa nowego już pod koniec roku. To by było ciekawe, bo to, wiesz, na gwiazdkę byłby ciekawy prezent.
Trudno powiedzieć, jaka cena będzie tak naprawdę. Ale obawiam się, że jak zwykle nie będzie dostępny w Polsce. Tak, i będzie to też od razu zintegrowane z tym, co mówiliśmy, to Universal Windows Application, czyli te aplikacje będą właśnie już uwzględniały HoloLens, możliwość przystosowania się do tego interfejsu, no powiedzmy, wirtualnej rzeczywistości, czy wspomaganej teraz rzeczywistości. Teraz jak widzę tą demonstrację na tym, to przypomnę się, pamiętasz ten film z Tomem Cruise'em, jak to się nazywało? Raport mniejszości. Tak, no, bo to jest dokładnie to, tak. Tylko, że tutaj bez rękawicy, tylko już po prostu same okulary. Fajne pokazywał Microsoft też fajne opcje głosowego sterowania na przykład tym interfejsem. Czyli na przykład można sobie tam stryknąć i rzucić na ścianę powiedzmy jakiś ulubiony filmik. Aha, ten HoloLens jest... HoloLens ma wbudowaną technologię w rodzaju... że powiem, to jest jakiś tam odnoga... jak się nazywa? Kinect, prawda? Czyli tego skanowania otoczenia. No to już mają technologię, można powiedzieć, opracowaną. Tak, opracowaną, a teraz jest zmiaturyzowana i zintegrowana właśnie z tymi HoloLensami. Czyli Kinect będzie Ciebie obserwował, Twoje gesty, a HoloLensy będą Ci wyświetlały otoczenie. I otoczenie, przecież Kinect Cię obserwuje jakby otoczenie w ogóle, nie? Czyli on jest świadomy, gdzie jest ściana, gdzie są meble i tak dalej. Jeżeli powiedzmy strykniesz sobie, wrzucisz sobie film, to ten film się zatrzyma na ścianie, powiedzmy, prawda? Mm-hmm. I teraz możesz sobie właśnie głosowo powiedzieć, hej ty, idziesz za mną, nie? I on po prostu ten film, może sobie chodzi, ten film się przemieszcza potem za tobą i cały czas cię odtwarzając jednocześnie na przykład, prawda? Ciekawe, jak to będzie wydajnościowo z bateriami, bo to jest osobna sprawa. I taki internet jakby chodził za użytkownikiem. To mi się podobało, to fajna opcja jest. To właściwie nawet mi się bardziej podoba niż tak naprawdę te okulary do wirtualnej rzeczywistości i tak dalej, bo to jest bardziej praktyczne. Wiesz, to jest o tyle fajne do zrobienia, bo masz swoją rzeczywistość i właśnie możesz w ciekawy sposób nakładać dodatkowe informacje, czyli tak. No będziesz już, nie wiem, wtedy będziesz sobie chodził i będą ci pojawiały powiadomienia tak. Z Facebooka, różne inne dziwne rzeczy. To nie tylko to, tam jest też Magda pokazała wcześniej taki właśnie sposób, jak rękami coś jakby rysować w przestrzeni, a to się pojawia jako jakiś tam powiedzmy taki wirtualny obiekt. Oprócz tego jest w stanie właśnie to, jak pokazywałeś tutaj, integrować się to z takimi rzeczywistymi obiektami, czyli był taki dronik typu robocik, na nim był wyświetlany taki wirtualny robocik, że główny korpus tego robota, kółka były prawdziwe, a korpus był wirtualny i on sobie tam jeździł i ten interfejs za nim podążał. Ciekawostka, zawsze mi też, czy to jest tylko takie demo, czy to też... No ale powiem szczerze, że chętnie bym przyjął coś takiego na głowę i zobaczył, jak to będzie wyglądało. No, tak, naprawdę. No wiesz, nie wykluczono, że to, no, pod koniec roku ma być wersja komercyjna, więc to już nie tak długo. I kolejna sprawa, tutaj jeszcze, że fajnie by to działało, podobno bardzo dużo, Microsoft przecież przejął tą firmę, która produkuje Minecrafta, więc fajnie by to działało właśnie z Minecraftem na przykład, więc to jest duży, duży bardzo potencjał, do samego Minecrafta warto pewnie, będzie tutaj spore zastosowanie. Dobra, teraz to tyle, jeżeli chodzi o HoloLensa. Jeszcze może powiedzmy tutaj, a propos, ponieważ to była konferencja dla deweloperów, że Microsoft wreszcie zaczyna tutaj się bardzo mocno integrować z innymi systemami, w tym z Linuxem. Było bardzo dużo, wbrew pozorom, bardzo dużo open source i o Linuxie na tej konferencji. Między innymi jest już wyprodukowane coś w rodzaju cross-platformowego Visual Studio, ze wsparciem właśnie dla różnych systemów. Będzie można to uruchomić i na iOSie, i na OS X, i na Linuxie właśnie. Jest to tak naprawdę coś śmieszne, dosyć oparte na technologii konkurentów największych Microsoftu, czyli na Google Chromium i innych tam jeszcze rzeczach. I to jest tak naprawdę po prostu Google Chrome, taki edytor, powiedzmy, coś w rodzaju, to nie jest takie pełne Visual Studio jak normalne, ale jest tam, powiedzmy, te technologie IntelliSense i tak dalej, także też ciekawie to wygląda. Już nawet odpaliłem w domu i działa to, no, bez pozorom, ale nie widzę na razie zastosowania, nie widzę powodu, żeby to przychodzić. To fajnie wygląda, nie? I tyle. Teraz dużo teraz ostatnio było właśnie informacji na temat Microsoft Azure, czyli tej platformy chmurowej, Microsoftowej. Też Microsoft bardzo mocno to jest stawia, no co nie jest dziwne, bo Satya Nadella, czyli szef Microsoftu obecny, był szefem tego działu, więc oni to stawiają bardzo mocno na chmurę i na te wszystkie wirtualne usługi. I Microsoft chce teraz... Ale powiem Ci... Wyprodukować się nowy Azure Stack, czyli będzie można sobie zintegrować taką chmurę Microsoftu z lokalną chmurą. Czyli jak masz firmę na przykład, to będziesz mógł sobie taki
lokalny Azure, takie hybrydowe rozwiązanie, wiesz, prawda? Co, częściowo lokalny, częściowo... Przypominają mi się takie predykcje z lat 60. Gdzieś tam oglądałem, jak to będzie wyglądało i to było zawsze pokazane, że jest komputer główny, matka centralna i ty masz terminale w domu. Internet wyglądał zupełnie inaczej, bo mieliśmy połączenie pomiędzy wszystkimi komputerami, ale tak naprawdę wasz komputer centralny był w domu i wyżeście ewentualnie jakieś tam dodatkowe informacje sobie ściągali. A tutaj wracamy do tego pierwszego wzoru, gdzie będą wielkie data center, które będą przechowywały wszystko, a my tak naprawdę będziemy mieli delikatny interfejs mobilny, na którym tak, będziemy chociaż, z tych danych chociaż, korzystać. Chociaż mówimy tak, bo tu mówimy o chmurze Microsoftu, która jest gdzieś tam hen daleko. Tak, bo tam sobie można to stawić w domu. A tutaj będziemy mogli sobie część tej chmury, to jest głównie dla firm tak naprawdę, pod firmy zrobione, prawda? Żeby no nie wyciągać wszystkich tych danych gdzieś tam daleko, a jednocześnie mieć tam całe, wszystkie te usługi Azure u siebie w domu jakby, czy tam, no w firmie tak naprawdę. Więc taka opcja tutaj też wchodzi. Jest dużo nowych zapowiedzi co do opcji wirtualizacji i będziemy tutaj mieli nowe opcje wirtualnych maszyn i tak zwane kontenery, to jest znane z Linuxa. Bardzo dużo właśnie tutaj Microsoft współpracuje z firmą Canonical, która produkuje Linuxa Ubuntu. Wypuścili teraz nie będę tu wchodził w szczegóły, bardzo w tej chwili znane oprogramowanie Docker, które zarządza tymi tak zwanymi kontenerami. To jest inny rodzaj wirtualizacji, który nie robi wirtualnej maszyny, tylko jakby ogranicza, wydziela takie kontenery wewnątrz systemu i... Za bardzo technicznie. I można sobie tam ograniczać tę aplikację do takiego kontenera. Będzie też coś, co się nazywa Windows Nano, to już w sumie tam kiedyś wspomnieliśmy nawet, czyli taki bardzo mocno ścięty Windows, który będzie przeznaczony głównie do tak zwanego Internet of Things, do działania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ciekawie to zabrzmiało. Jednocześnie Microsoft i konkuruje z Linuxem i kurde produkuje mnóstwo rzeczy dla Linuxa, bo na przykład wypuścił PowerShell, czyli ten system sterowania, zarządzania systemem, do automatyzacji zarządzania systemem dla Linuxa na przykład, co ciekawe. Także bardzo chcę mocno, podobno tam około 20 albo 30, zależy od danych jakie czytałem, 20-30% tych instancji w chmurze Microsoftu Azure to są tak naprawdę Linuxy, które działają w wirtualnej maszynie pod Windowsem. Także widać, że już Microsoft się przeprosił, już się kochają i tak dalej. I no zobaczymy, co z tego wyjdzie. I też kolejna taka ciekawostka. Bing, czyli wyszukiwarka Microsoftu, konkurent Google, osiągnął 20% udziału w rynku. Cokolwiek to właściwie znaczy, ponieważ Bing był na przykład domyślną wyszukiwarką dla... Jeśli dobrze pamiętam, reklam do związanych z produktami i tak dalej w Yahoo. W tej chwili się zmieniło, Yahoo już tam podpisało umowę i tam zobaczymy, jak to wyjdzie, ale całkiem spory jak na... Wydawało się, że nikt nie używa Binga. Nawet coś wyszukuje, powiem ci. Znaczy to jest tak, jako wyszukiwarka, z doświadczenia widzę, tak, jako wyszukiwarka taka w przeglądarce normalnie, taka, to jest beznadziejna w porównaniu do Google, jest 100 razy gorsza. Natomiast jako tak zwany backend, czyli ten taki gdzieś tam... usługa, która wspiera jakąś tam inną usługę, prawda, tak jak w przypadku Yahoo, podobno całkiem nieźle sobie radzi, także zobaczymy. Jest też zapowiedziana integracja z CyanogenMod, czyli z Androidem, aplikacji Microsoftowej, przede wszystkim Office'a. No ale to już się dzieje, bo na ostatnim Samsungu nowym też już był preinstalowany Office. Tak, bo Microsoft, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale Microsoft bardzo mocno zainwestował w CyanogenMod, żeby było ciekawe, że zainwestował w Androida. Porobiło się teraz, wszyscy z wszystkimi tutaj, kurna, już jak w amerykańskim filmie, wszyscy z wszystkimi. Nikt nie chce zostać z tyłu, słuchaj, no tak. Taka prawda. Znaczy, ale wiesz, przynajmniej sobie odpuścili to takie walenie głową w mury, próbowe przejęcia tego rynku, bo już po prostu no, nie ma szans. Także no zobaczymy tylko, co się z tego wyjdzie. I to tyle, jeżeli chodzi o Microsoft w zasadzie. Bardzo dobrze. Bardzo w miarę skrótowo poszedłem, tak po szybko, żeby nie przedłużać. Tutaj a propos tak zwanego Microsoft Continuum, czyli tego... To jest ciekawa sprawa, prawda? Czy to jest taki pierwszy raz będą te urządzenia rzeczywiście mogły zastąpić zastąpić desktopy. Oczywiście dopiero wtedy, kiedy będą miały większą moc, bo w tej chwili to jest taka... No, na ARMach to się dużo nie zdziała, bo taki desktop od biedy to nam powiedzmy zadziała, natomiast... Nie dopiero, pograsz sobie. Dopiero przy, albo nowe procesory ARM, albo Intel platforma x86, która przejdzie, będzie wiesz, dobrze działała mobilnie, czyli na baterie i tak dalej, będzie wtedy tutaj duży przełom. Wtedy będzie można powiedzieć, że rzeczywiście mobilne urządzenia naprawdę zastępują desktopowe. I firma Canonical, właśnie też, która współpracuje z Microsoftem, jednocześnie też konkuruje z Microsoftem, będzie wypuszczała już najnowsze, będzie taka konferencja Ubuntu, tutaj będą prezentowane różne nowości dotyczące m.in. tej mobilnej wersji systemu.
Będzie tam, tak, będzie tam smartfon właśnie działający na Linuxie Ubuntu, który będzie działał jako będzie mógł działać jako desktop. Też tak samo jak właśnie Microsoft Continuum będzie mógł się przełączać po podłączeniu zewnętrznego monitora w wersję taką desktopową. Czyli to będzie naprawdę desktopowy prawdopodobnie Linux. To nie jest jakaś specjalna wersja, która udaje desktopowa, tylko będzie po prostu mógł normalne aplikacje uruchamiać. Co z tego będzie też zobaczyć, bo to już kilka razy tak miało być, ale to nie jest takie proste. Są też nowe właśnie wersje tak zwany core i sposobów aktualizacji, które Microsoft też próbuje tutaj przejąć. Bardzo mocno współpracuje z Microsoftem. Nie, już poróżmy ten Microsoft, bo już mnie znudził ten temat, powiem ci. I ta chmury, to wszystko, to już idźmy dalej, idźmy do tego Amazona, bo to już... Chmury to akurat ten. Właśnie tutaj chciałem przejść gładko w miarę do kolejnej opcji, czyli do chmur. Czyli tak naprawdę w tej chwili powiedzmy w chmurach mamy jakieś tam usługi, tego typu rzeczy, ale jeszcze nie było czegoś takiego do końca jak pełny desktop w chmurze. A pojawiła się taka firma, która już testuje w tej chwili swoje usługi, to jest Leap Computing, która oferuje granie w chmurze, online granie w chmurze z pełną akceleracją sprzętową za w tej chwili $30 na miesiąc, a w przyszłości to ma być pełna cena $60 na miesiąc, czyli dosyć drogo. Ale jak na polskie warunki. Jak na polskie warunki. I nawet jak na amerykańskie warunki to też nie jest tak znowu tanio. Natomiast chodzi o to, że będziemy mieli po prostu w tej chmurze Windowsa swojego. Będzie można sobie wybrać przy logowaniu się, na przykład czy chcesz mieć Nvidia czy ATI kartę, wybierasz. I będzie to najwyższa półka sprzętu, czyli będziesz miał najnowsze Core i7 z największą liczbą rdzeni. Titan Z, Nvidia, no wszystko na maksymalnym wypasie. Przy czym to będzie automatycznie upgradeowane, czyli bez zmiany w cenie. Czyli my płacimy tę subskrypcję $30-60 na miesiąc w tej chwili i mamy wszystkie update'y w tej cenie. Automatycznie aktualizowany sprzęt. Po drugie, będzie to też automatycznie jakby ten obraz Windowsa będzie jakby nasz. Będziemy mogli zainstalować co chcemy. Gry, i tak samo aplikacje, pełne aplikacje, takie jak na przykład Adobe, które będzie w stanie skorzystać z tej aktualizacji sprzętowej i z grafiki, ze wszystkiego po prostu. Jak normalny desktop będzie to działało. I będzie to wszystko ma super piękny sens do grania, rozumiem, ale jeżeli na przykład byś chciał sobie zainstalować Adobe Premiere gdzieś tam w chmurze i wrzucać swoje materiały terabajtowe do obrabiania, takich prędkościach internetu, jakie są u nas, no to jeszcze jest za słabo. Jak będą już terabajtowe przepustowości, no to z jednej strony tak, a z drugiej strony wiesz, jak masz materiały w chmurze, nie wiem, w Google, to przetransferowanie z jednej chmury do drugiej prawdopodobnie nie będzie już takim dużym problemem. Ale przy graniu pokazuje, że po mniej niż 3 mega na sekundę, żeby w 1080 grać, tak? Tak, w tej chwili, znaczy tak naprawdę no to powiedzmy 5 megabitów trzeba by liczyć, żeby grać przy 1080 rozdzielczości i to rzeczywiście podobno tak działa. Ci, którzy testowali w tej chwili są zaskoczeni, że to dobrze działa, nie ma jakichś dużych opóźnień, także no, to jest taka jedna z pierwszych takich chmur, które naprawdę dobrze rozwiązują tą kwestię grania online i tak jak mówię, będziemy mogli sobie testować co chcemy. I ten image będzie jakby za nami wędrował, to znaczy będzie się ten image Windowsa, czyli ten obraz Windowsa z zastanowanymi naszymi aplikacjami będzie się przemieszczał tam, gdzie jest najbliższy data center tej firmy, czyli będzie automatycznie sprawdzał, gdzie jesteśmy i żeby było jak najniższe opóźnienie, prawda, w dostępie. Ciekawa sprawa, niby drogo z jednej strony, bo to $60, a z drugiej strony jak się przeliczy to na ten sprzęt, który tam jest, to o tym mówimy, to jest, w tym są wszystkie upgrade'y gratis jakby, już wliczone. To nie tak drogo wychodzi. No, jeżeli ktoś zmienia sprzęt regularnie, to może muszę okazać co. Jezu, druga sprawa to jest bardzo dobra opcja właśnie dla tych ludzi, którzy podróżują dużo na przykład, prawda? No bo nie wiem, że ze sobą wszędzie targą swojego desktopa, a tu już wystarczy, ponieważ oni napisali specjalną aplikację, to nie jest remote desktop zwykły. To nie jest tak, że to jest Windowsowy remote desktop, to jest specjalna aplikacja, która podobnie działa jak remote desktop, ale jest dużo, dużo bardziej wydajna. I jeżeli dużo podróżujesz naprawdę, a potrzebujesz na przykład właśnie takiego, wiesz, no dużo grasz na przykład, prawda, ale jednocześnie dużo podróżujesz. Ale kawa, jakbym mógł coś powiedzieć, to powiem Ci, że być może $60 czy $30 z punktu widzenia polskich zarobków to jest wysoka cena, ale zapewniam Cię, że w cywilizowanym kraju $30 to wydajesz na zestaw obiadowy, no to tak. Nie jest kwota żadna. Tak, tak, to z tym, że wiesz, z tym, że po prostu no, chodzi o to, że powiedzmy po jakim czasie Ci się taki, no liczysz sobie, ile taki komputer musiałbyś zapłacić, prawda, ile musiałbyś zapłacić za taki komputer, z takim sprzętem, no to jest górna półka naprawdę, no najlepszy sprzęt, to kwota by się mniej więcej zwraca po
po półtorej roku, po dwóch latach, zależy jak tam sobie to liczysz, prawda? Czyli mówiąc o tej subskrypcji, z tym, że już nie musisz tym administrować, nie musisz się w to bawić, masz wszystkie update'y, masz wszystko, tak jak mówię, automatyczne, to nie jest cała taka opcja. Po roku to masz $360. Ja mówię już w tej chwili o 30 to procesor dolarów, kosztuje. $30 to jest atrakcyjne, znaczy $60, mówię już taka docelowa cena, która będzie, bo to jest taka cena dla powiedzmy, dla zachęcenia, prawda? Także no mamy tutaj już chmurę i tak samo Amazon już zaczyna sprzedawać aplikacje w chmurze, czyli możemy sobie kupić, nie wiem, właśnie Adobe czy coś w tym stylu i zainstalować i używać w chmurze, czyli już wszyscy zaczynają to potraktować bardziej poważnie. Nie mamy już tylko tych serwerowych aplikacji, ale te desktopowe aplikacje. Ma też nowe opcje Unlimited, tutaj za 11, $12 dla zdjęć i za 60 dla wszystkiego. Tak, na rok, czyli $12 na rok albo $60 na rok i możemy sobie przechowywać tyle zdjęć albo tyle wszystkiego w plików, ile chcemy po prostu. Ale powiem szczerze, że $12 na rok to jest... Ale za same zdjęcia, za $60 na rok to jest, czyli to powiedzmy 200 zł powiedzmy, nie? Za rok, ale możesz, wiesz, unlimited, no. To jest ciekawa opcja w sumie, dosyć. Jak ktoś rzeczywiście tak dużo ma i potrzebuje tego, bo wiesz, no, tak mówię, jak dużo ludzi podróżuje, no to ci się może to przydać, prawda? Taki zdalny magazyn. Tak jest, to jest dobra opcja. Ci jestem, czy jest to jakaś aplikacja mobilna, może się tym tematem bierze. No to pewnie coś zaraz się, a jak nie ma, to na pewno powstanie. Amazon bardzo mocno wzrasta ostatnio, po prostu aż się wszyscy tam przerażają, jak szybko rośnie chmura Amazonu, czyli mówimy o tych centrach danych. A u nas teoretycznie firma nieznana. Jakbyś kogoś się zapytał o Amazon, to by powiedział, że sklep internetowy, nie? Tak. Ale nikt nie wie, że to jest tak naprawdę infrastruktura, w której siedzi pół internetu. Większość stron internetowych, nawet dużych korporacji, nie zdajemy sobie, że oni nie posiadają swojej infrastruktury. To wszystko jest w chmurze Amazona. I tak naprawdę stworzenie teraz aplikacji genialnej, można się oprzeć o chmurę Amazona i w ogóle nie inwestować w sprzęt. Chmura Amazona jest po prostu największa w tej chwili na świecie i bardzo szybko rośnie jeszcze cały czas, także ten biznes cały czas kwitnie. Mamy też tak samo Google zaproponował taką usługę. Tanich chmur, tanie przechowywanie danych w chmurze. Tutaj wychodzi to taniej niż powiedzmy kupowanie dysków twardych i ich wymiana co jakiś czas na przykład. A to, z tym, że to jest inny rodzaj przechowywania. Tutaj chodzi o przechowywanie dużych ilości danych, takich, których nie potrzebują dostępu natychmiastowego. To jest taki rodzaj backupu. Jeden cent per gigabyte, no to wychodzi taniej niż powiedzmy tam, no, ktoś tam obliczył te współczynniki, prawda, i wychodzi taniej niż fizyczne kupowanie dysku. Zresztą to nie jest tak, jak mówię, to nie jest taka chmura online, prawda, do końca, czyli to jest takie przechowywanie jakichś archiwalnych danych, no ale to jest też jakaś ciekawa opcja. Zamiast dysków to można sobie właśnie teraz w ogóle wykupić, także wszyscy coś tutaj kombinują. I to tyle, jeżeli chodzi tak naprawdę o chmury. A teraz byśmy przeszli jeszcze do ostatniego takiego właściwie tematu dużego, to jest Facebook Video. Okazuje się, że Facebook zaczyna powoli, co prawda, ale jednak, zagrażać YouTube'owi, jeżeli chodzi o popularność wideo. Dla mnie to jest bez sensu. Tam nie mam w ogóle żadnego wyszukiwania wideo, tam jest tylko na... I teraz do tego dojdę właśnie. W tej chwili Facebook osiągnął 4 miliardy wyświetleń wideo dziennie. To jest wzrost o miliard z początku roku, czyli bardzo szybko to rośnie. Co prawda YouTube ma dużo wyższy jeszcze ten współczynnik, także no, jeszcze mu trochę brakuje, ale jest to duży bardzo wzrost. I ten wzrost jest zawdzięczany nowym algorytmom promocji materiałów wideo i tak zwanym social graph, czyli tym wykorzystaniu tych informacji, które posiada Facebook o połączeniach pomiędzy użytkownikami. I integruje właśnie to z tak zwanym newsfeedem w Facebooku. I to jest różnica pomiędzy YouTube'em, a Facebookiem. W YouTube dodajesz sobie to wideo i ono sobie tam wisi, prawda? Masz subskrybentów, którzy dostają jakieś tam powiadomienie, że dostajesz, powiedzmy, że nowe wideo zostało, albo sobie wyszukujesz to wideo. I to jest po prostu taki prosty, stary sposób. Natomiast Facebook to jest i dobrze, i źle, no, zależy jak na to patrzeć. Bo publikując takie wideo, to ono się natychmiast pojawia w newsfeedach, powiedzmy, u ale innych nie, osób. Ale widzisz, najgorsze, że się natychmiast nie pojawia. Na razie teraz jest formą premiowaną, czyli tak, ma szanse właśnie, większe na pojawienie się w newsfeedzie niż tak. Wpis tekstowy czy jakiś tam fotograficzny, ale to teraz jest. Facebook dla mnie to jest kompletna porażka, według mnie. Bardzo mnie irytuje, niejednokrotnie to powtarzałem, że wolę 1000 razy bardziej Twittera, tylko tyle, że nie jest popularny. W Facebooku niestety strasznie mnie wpienia to, że pomimo tego, że sobie subskrybuję pewne kanały, to jeżeli nie wchodzę z nimi w interakcję, nie lajkuję, czyli jak nie lajkujecie test huba na Facebooku, to nie,
będziecie dostawali powiadomień, że są jakieś nowe materiały. Jest ten ich algorytm, który oblicza, na ile wy będziecie zainteresowani. Strasznie mnie to wpienia. Niech sobie będzie ten algorytm, ale ja chciałbym mieć przełącznik, że wyłączam to i po prostu to, co napisze te osoby, wyłączam to. To, co piszą, to, co publikują te osoby, które obserwuję, ja chcę dostawać wszystko. Nie wiem, być może jest to problem dla pewnych użytkowników, którzy subskrybują miliard osób i faktycznie by się nie przebili przez to. Ale ja subskrybuję treści, które mnie interesują. Ty patrzysz, to jest stary sposób. To jest stały, zramulały sposób patrzenia na to. A dane są takie, i to jest ciekawe. Oczywiście tak jak mówisz, w tej chwili jest specjalny... Stary, zramulały sposób. Nie, naprawdę. Chyba będziesz piechotą do domu wracał. Niestety taka jest prawda. Ale... Chodzi o to, że po prostu rzeczywiście jest ten specjalny algorytm Facebooku, który premiuje te wideo, bo on Facebook mocno to... Trudno powiedzieć, co będzie później, prawda? I teraz jest tak, to jest jednocześnie i dobrze, bo w tej chwili rzeczywiście to wideo bardzo często wyskakuje w tych newsfeedach i jest odtwarzane, a jednocześnie jest też duże niebezpieczeństwo zakopania tego wideo już później trochę przez nową treść, prawda? Bo ona już, bo ten algorytm zakopuje, już po prostu nikt raz albo się wyświetli, albo potem treści, nikt do tego nie wróci. Wiesz, na, jest tak, że dla czasami... mnie w ogóle jest bezsensownym, że firmy publikują treści na Facebooku. Zamiast ludzie zakładać sobie, nie wiem, fora swoje lokalne, fora dyskusyjne, tak jak nie, no bo na Facebooku jest 1,5 miliarda ludzi, no to trudno. Ale wiesz, ale to nie o to, niech o to chodzi. Te wiadomości, które publikujecie na Facebooku, one żyją 2, 3, 4, 5 godzin i potem ich nie ma. Nawet nie ma jak do tego dotrzeć. To jest dla mnie bezsensowne. I to jest właśnie różnica między YouTube'em, bo czasami jest tak, że na YouTube coś opublikujesz i to sobie tam nie ma dużej popularności po publikacji, a dopiero po jakimś czasie się to wyskakuje. Bo tam chodzi przez wyszukiwanie. Natomiast tutaj jest odwrotnie jakby. Znaczy to jest, mówię, i dobrze, i źle. Zależy od treści, zależy od tego, co kto produkuje. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale w tej chwili to powoduje, i to jest właśnie ciekawe, że są dużo wyższe współczynniki wyświetleń w stosunku do, powiedzmy, subskrypcji. To znaczy, chodzi o to, że na przykład, jeżeli masz, dla przykładu, na YouTubie, 200 tysięcy subskrypcji, to na przykład masz 500 000 wyświetleń dla danego wideo, prawda? Nie, jak masz 200 tysięcy subskrypcji, to masz wyświetleń 20 tysięcy. No, a w Facebooku w tej chwili jest tak, i to ktoś tam poszedł, nie wiem, no może zobaczyć tam jakieś są konkretne liczby, ale to z grubsza polega na tym, że na przykład jeżeli masz 200 tysięcy subskrypcji, tam powiedzmy subskrypcji, nie wiem, jak to się nazywa, powiedzmy, followersów powiedzmy na Facebooku, to okazuje się, że jest 1 000 000 albo 1,5 miliona wyświetleń takiego wideo. Czyli jest taka duża przewaga tego, właśnie przez te algorytmy i przez ten social graph tak zwany, przez te połączenia. Ale to nie wiesz, tylko chodzi o to, że goście chcą uszknąć kawałek tortu wideo. I dlatego nie kawałek, tylko cały w to ma. Nie, no powiem ci, dla mnie są pewne założenia w tym serwisie błędne. Błędne i jeżeli ja bym został tam dyrektorem, mam nadzieję niebawem, to ja tam troszkę pousprawniam, bo to co się aczkolwiek wyprawia... Aczkolwiek trzeba pamiętać jednej rzeczy. Bo wiesz, my to tak mówimy, bo dla nas Facebook to jest taki dodatkowy, który z musu musimy obejrzeć. Ja wiem, no człowiek jest przyzwyczajony do RSS-a. Bardzo wielu ludzi używa tylko Facebooka, nie używa wtedy, nie wiem, wyszukiwarki czy czegoś innego, tylko w telefonie i tylko mobilnej wersji. I dla nich internet to jest Facebook po prostu. I stąd się bierze ta popularność duża. No i niestety tak to jest. Znaczy, co my chcemy, to jest inna sprawa, co jest, to jest inna sprawa. I druga sprawa to jest kwestia monetyzacji tego wideo. Facebook nie zaprezentował jeszcze na razie żadnego sposobu, żeby to zmonetyzować, czyli na tym zarabiać po prostu, w przeciwieństwie do YouTube'a. Ale zarabiać będą twórcy, czy będzie Facebook? Dobre pytanie. No właśnie, bo pewnie najpierw myślą... Nie, no muszą odpalić coś twórcy, no bo przecież to by było, wiesz, to by było samobójstwo, nie? Ale ile i co i jak, na razie nikt nic nie powiedział. Facebook zaczął współpracę tutaj z nowymi partnerami, takimi dostawcami treści, którzy potrafią produkować tak zwane wirale, czyli te takie krótkie filmiki, które... Wirusowe, no, ładnie powiedziane, prawda? I tu chodzi o to, że to są takie firmy, nie wiem, czy tam pamiętasz, jakie to były firmy wymienione tam już w tej chwili. Może niektóre nie są znane u nas, te nazwy, ale to są takie firmy, które oczywiście to robią zawodowo, powiedzmy. I to są agencje jakieś tam marketingowe czy produkcyjne. I one mają pomóc właśnie tym firmom przede wszystkim, bo tu chodzi tak naprawdę o firmy, o komercję, prędzej czy później. No to w chwili te wideo są takie fajne, śmieszne filmiki, różne koty, inne pierdoły, a tak naprawdę chodzi o reklamę. Tak, wideo, nie, muszę w kota bardzo zainwestować, bo to się, tylko koty się sprzedają. Zdecydowanie koty się bardziej zwracają niż psy, przynajmniej jeśli chodzi o wideo online. I teraz, o tutaj masz... Tak, to są powiedzmy The Onion, to są serwisy w Stanach, u nas niespecjalnie. Ja tego chyba nie, znaczy pewnie ludzie oglądają, ja nie mam czasu. Nie ma polskojęzycznych wersji. No tak, ale u nas jednak młodzież dysponuje taką. Ale Disney na przykład, prawda, to już taka znana firma. I one, te firmy mają pomóc teraz właśnie w takiej produkcji tych wideo, żeby one były potencjalnie lepiej zbudowane. Ale wiesz, ale jeżeli ten film będzie znowu żył 2 godziny,
No to bez sensu to jest, rozumiesz? Wirale tak bo na Facebooku twórcy, którzy tworzą jakieś rzeczy, to tak jak można powiedzieć artyści. Artysta raz nagra piosenkę i potem przez całe życie dostaje tantiemy. I na tym Facebooku szczególnie popularne są właśnie how to do, czyli jakieś tam poradniki. I to żyje sobie cały czas. Ktoś... Ja szukam, jak zrobić kotlet mielony. No i mi wyskakuje to na tym na YouTubie i to żyje. A na Facebooku jest zupełnie inna charakterystyka tego tak, wideo. Tak, jest strzyknięte na dzisiaj, nie dzisiaj się, zobaczysz mówię, i to ja odlatuje. Też jestem tego pokolenia, które woli panować nad kontentem, niż kontent nade mną panował. Natomiast na Facebooku jest właśnie dokładnie odwrotnie. To kontent jakby cię... Znaczy, to ma ci w założeniu ułatwiać tak naprawdę, ale mnie to wnerwia po prostu, bo przegapiasz ważne rzeczy, a dostajesz pierdoły na przykład, nie? No tak, dostajesz kota, a nie dostajesz z nowej konferencji Microsoftu. Na przykład, nie? I teraz kolejna sprawa, która to jest ciekawa. Jest nowa aplikacja Facebooka Reef, jeśli dobrze pamiętam. I to jest, chodzi o taki rodzaj, powiedzmy, konkurencji trochę dla Periskopa i tego typu, takiego live streamingu. Czyli tutaj chodzi o tak jakby konstruowanie historii, czyli ty sobie zaczynasz coś tam robić, jakieś wideo wstawiasz, prawda? A ktoś, puszczasz to dalej jakby i ktoś taką historyjkę jakby wideo z tego robił, znaczy dodaje jakieś swoje wideo. To może być w ogóle bez sensu, to po prostu chodzi o to, że to wykorzystuje cały czas ten social graph tak zwany, czyli te połączenia. Ja współczuję ludziom, którzy będą chcieli po prostu być dominantami w świecie wirtualnych mediów, bo oprócz obsługiwania YouTube'a, Twittera, Facebooka, Snapchata, Periscope'a, teraz będą jeszcze musieli kolejną rzecz robić. Naprawdę dnia zabraknie, żeby tam zaistnieć w każdym z tych elementów. Zresztą jeszcze kompletne głupoty. Tak, jeszcze trzeba wrzucać zdjęcia na Insta. Nie, no po prostu szaleństwo zupełne. Tak, ale tak czy inaczej, większość ludzi jest już tutaj przekonana, że to jest po prostu przyszłość dziennikarstwa tak naprawdę, że już niedługo nie będzie po prostu telewizji, nie będzie serwisu informacyjnego, tylko wszystko będzie w typu serwisami Periscope, Facebook i tak dalej relacjonowane. Że dziennikarstwo to jest może za duże powiedziane, nie? Ale przekazywanie jakichś tam newsów. Czy ja czekam na pierwsze transmisje, nie wiem, Periscope'a z iPhone'a, który będzie schowany w szatni cheerleaderek? To myślę, że będą hity internetu. Myślę, i kilka bardzo... takich transmisji, jeżeli pójdzie i pokażą to media, to każdy będzie chciał mieć tego Periscope'a i będzie szukał tego typu treści. Dobrze wszyscy wiemy, co ten świat napędza. Tak, ale Periscope tak samo właśnie jak no bo Twitter jest w zasadzie konkurentem Facebooka tak naprawdę, bardziej niż powiedzmy Google'a. Bo chodzi o ten właśnie sort, że połączenia pomiędzy użytkownikami. One wykorzystują te subskrypcje tych followersów, tak samo na Facebooku, jak i w Twitterze. I na tym działa Periscope. To nie jest po prostu taka publikacja do subskrybentów, takich jak w YouTubie, czy tam przez wyszukiwanie, tylko dla tych, którzy się znają, tak w wyższych kręgach powiedzmy jakby, prawda? No i teraz jeszcze jest ciekawa jedna już taka informacja na zakończenie, być może też wystarczy chyba na dzisiaj będzie, że tam z różnych badań, prawda, w Stanach wynika, że 1/5 osób z tak zwanego pokolenia milenialsów, czyli... Tak się to, nie wiem, tak to teraz mają milenialsi 15 lat, bo jest 2015. Tak, używa internetu tylko za pomocą urządzeń mobilnych. Tak bardziej szczegółowo chodzi o to, że 60% czasu spędzonego z cyfrowymi mediami, czyli z internetem i tak dalej, no ze streamingiem, jest już odbywa się poprzez smartfona lub tableta, a reszta dopiero przez jakieś tam desktopowe komputery czy laptopy. Jest to 400% wzrost dla smartfonów i 1700% wzrost dla tabletów, co ciekawe, od 2010 roku, czyli to bardzo dynamicznie wzrasta, ta przewaga dostępu przez urządzenia mobilne nad desktopowymi urządzeniami. I 21%, czyli właśnie ta co piąta, 1/5 osób nie używa desktopów i laptopów w ogóle. Czyli tylko przez dostęp ma przez telefon. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, tak jestem ciekaw, czy wy, którzy oglądacie te nasze pogawędki, to na urządzeniach mobilnych, czy na desktopowych, czy macie jeszcze trochę w ogóle... Tak, trochę tak. Czy macie w ogóle jeszcze laptopa, czy macie w ogóle desktopa? No wydaje mi się, że to chyba są badania na rynku amerykańskim, nie u nas, no bo... Tak, ale to wiesz, to powiedzieć, że później przyjdzie do nas, bo to... Wiesz, no u nas jednak do szkoły ci jest ten potrzebny laptop. Ja nie wyobrażam sobie pewnych rzeczy, żeby robić i teraz to na urządzeniach mobilnych. Słuchaj dalej. Ponieważ mówimy tutaj o tym, że bo jak masz urządzenie mobilne, tak naprawdę, prawda, to wiesz, ja dla mnie głównym takim dostępem do internetu to jest przeglądarka i desktop. Czy Google Search po prostu i desktop, prawda? Natomiast dla ludzi na mobilnych urządzeniach przeglądarki się tak średnio bardziej sprawdzają. Nie jest to tak wygodne, to prawda. Może na tabletach jeszcze bardziej, ale na smartfonach mniej. Za to aplikacje Facebook, Messenger, Twitter i tak dalej, całe te aplikacje, to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj to jest właśnie się rozgrywa cała ta walka. I co ciekawe, tutaj, bo mówiliśmy, że dla młodych ludzi, największy wzrost użycia mobilnych urządzeń jest wśród starszych użytkowników od 55 lat wzwyż.
Oni właśnie używają częściej mobilnych niż typowych urządzeń. Ale oni, ci co mają 55 lat i wyższe, to nie widzą literek na tym. Widać, jak tak widzą, skoro nie, no to jest możliwe, tak, że... no weź daj matce telefon, żeby coś ci odczytała. No wiesz, dzięki temu po prostu te serwisy, które mają wyłącznie wersję mobilną, nie desktopową, np. Uber, Snapchat, czy tam jakieś inne jeszcze popularne w tej chwili, one mają tylko właściwe wersje mobilną, prawda? One się mimo wszystko bardzo, bardzo dynamicznie rozwijają, także to się jakoś pokrywa. Wiesz, to jest wygodne po prostu, no to masz zawsze pod ręką, nie? Laptopa nie targasz ze sobą w tramwaju, nie będziesz go wyciągał, żeby coś na Snapchata wrzucić, czy na Face'a. Tak samo, nie wiem, w szkole też wygodniej ci komórkę mieć w kieszeni, niż targasz sobie duży komputer. Tak, na szczęście jeszcze nie zaliczamy się do tej grupy, wiesz, 5 lat wzwyż, także tym optymistycznym akcentem w zasadzie możemy zakończyć. Daleka droga przede mną, słuchajcie, to jeszcze na koniec... Wejdę na tradycyjną stronę test.pl. Przypominam, że jest RSS i myślę, żeby wyposażyć w stronę, może w przyszłym tygodniu to zrobię, jak będę miał chwilę czasu, w newsletter, bo wiem, że czasami pewne treści... Generalnie newsletter polegałby na tym, że będą informacje, jak się pojawią nowe filmy, bo tak jak mówię, publikuję wcześniej na stronie test.hubowej materiały, zanim się pojawią na Facebooku czy na YouTubie. Macie tutaj na stronie test.hub.pl u góry skróty do YouTube'a, do Facebooka, do Twittera i do RSS-u, także łatwo można do tego dotrzeć. I generalnie takie pytanie, czy ktoś będzie takim newsletterem zainteresowany. Czyli w newsletterze byłaby informacja, że na przykład dzisiaj planujemy nagrywanie toka, który będzie puszczony na Peryskopie, czy może na jakimś innym nowym medium. Byłaby informacja, że się pojawił taki i taki film. No generalnie tego typu kwestie, bez żadnych innych popierdółek. W newsy się nie będziemy bawić, bo takim newsowym programem to jest właśnie ten nasz talk. Tylko po prostu informacja, żeby nie przegapić pewnych rzeczy. Czy to jest interesująca sprawa, czy mimo wszystko korzystacie z RSS-ów i sami wiecie, co chcecie subskrybować. Tym bardziej, że na RSS-ach można subskrybować poszczególne działy, ewentualnie wszystkie treści, jakie się tutaj na stronie pojawiają. Ja cały czas jestem wielbicielem RSS-ów, ale wiem, że jestem, jak tam na mnie nazwałeś? Nie, no jesteś po prostu tutaj już takim... Zramolałem jakimś tym, tak? Dinozaurem jesteś. No. Zramolałem tym. Dobra, to tym optymistycznym akcentem zramolały szafa was pozdrawia i do następnego toka. Ja też pozdrawiam, do następnego toka.